Wyzwanie 25 tysięcy kroków. Jak tyle kroków? Właśnie się dowiedziała, jakie czeka nas wyzwanie. Idziesz ze mną? 25 tysięcy kroków. Nie. Zrobić. No, bo nie mam z kim iść. Przejdzie się? Nie. A dlaczego? Wyjdę z kolegami. Gdzie? Na dwór. Idziesz ze mną robić 25 tysięcy kroków? Teraz? No. Nie. Idziesz? Nie. Workout started. Widziałem, że kilku youtuberów nagrało filmy, jak robią 100 tysięcy lub więcej kroków. Pomyślałem, że to fajny pomysł. Światła wszędzie mają też na balkonach, to zakładamy. Że na balkon... A, faktycznie. Przechodzimy koło nowego piotrkowskiego osiedla. Teraz jesteśmy blisko stacji kolejowej, ja jak już do Warszawy. Ostatnio wziąłem sobie samochód i mówię, podjadę samochodem. Tam jest dworzec. I wiesz co, Kasia, tutaj wszystkie rano o 8 były miejsca pozajmowane, bo tu nie jest płatny. I dopiero gdzieś tam daleko stanąłem. Robisz więcej kroków ode mnie, bo dziubdziasz tymi kroczkami, a ja robię długie kroki. Muszę to kiedyś dokładnie zweryfikować, ale faktycznie ja robię mniejsze kroki niż Kasia, pomimo tego, że jestem wyższy. Tutaj Kasia chodziła z koleżankami, czy tam z kolegami też z pracy, na jakieś tam spotkania i nie ma restauracji. Ej, no nie wiedziałam, nic nie było napisane na żadnych piotrkowskich wiadomościach, ale numer. Miczanga poszła się. Łączne długi branży gastronomicznej sięgnęły ponad 313 milionów złotych. Średnie zadłużenie jednej firmy to 23 tysiące złotych. Co zabija restaurację? Wysoka inflacja oraz rosnące koszty energii, a także zatrudnienia pracowników. Ojej! To jest piotrkowski stary rynek. Właśnie odbywa się piotrkowskie święto. To z miodami związane. Jakieś występy? Była brama do miasta. Tutaj w tym miejscu była brama do miasta? Ej, to nie wiedziałem tego. Średniowieczny Piotrków miał 3 bramy i faktycznie tutaj była jedna z tych bram. To jest w ogóle fajna miejscówka. Mamy jedną aptekę, mamy drugą, tam jest trzecia apteka, a czwarta jest po drugiej stronie. Nie wiem, czy to nie jest ten blok. Chyba tak. To właśnie tutaj Trynkiewicz mieszkał, czyli negatywnie najsłynniejsza w Piotrkowie osoba. Mariusz Trynkiewicz w wakacje 1988 roku zabił 4 chłopców w wieku 11-13 lat. Ja w tamtym czasie miałem 11 lat. 4800 kroków i 5 km zrobione. Ja pomału zaczynam się pocić. A mi się pić chce. Mamy 5 km. Dzisiaj Kasia nie bardzo chciała iść, bo w ogóle Kasia prawie codziennie chodzi. Jakieś tam spacerki po 6-7 km. Ale jest po podróży z Bułgarii, wrócili z... Skapkowy czy... Śmietanka. Śmietany, a ty? Też. Też, czyli właśnie dwie śmietanki. To, proszę bardzo. Tutaj jakieś zmiany na tym słoneczku. Tutaj my, to jest nasze miejsce do morsowania. Tu zrobili ładną kosteczkę. Jak zostać lepszym morsem? Morsujesz jak większość z rękoma w górze? Przejdź na wyższy level i zacznij zanurzać ciało powyżej serca. Ale ładną zrobili nam drogę, więc się teraz nie zakopiemy. Ale numer, zobacz, zagrozili. Z tej strony można było wjeżdżać na samą plażę i to był wielki plus, że można było sobie na piasek wjechać zimą. Chyba, że na zimę ściągną. No i dobrze, że nie można wjeżdżać. Że te lody z odpustami? Mhm. Jeździłam do babci na wakacje. W sierpniu zawsze jest to święto, 15. Zawsze był odpust. Te obwarzanki i te lody. Ale te lody to w ogóle mi się kojarzą już właśnie z dzieciństwem. Jakaś fotka? Nie, nie muszę, tylko czy ty nie chcesz? 3, 4. O, weź, spójrz tam. Czekaj, może być tak, jak jesz, o. Ale nie, powinno być, o, jak patrzysz się tam. Dobra, teraz na mnie. A uśmiech jakiś. Zdjęcie zrobiłem w pionie. Zobacz, jak teraz przy pomocy nowych narzędzi Photoshopa AI dorobię tło. Teraz pora dodać do zdjęcia jakieś ciekawe elementy i zdjęcie gotowe. 8000 kroków, czuję troszeczkę kręgosłup. Delikatnie. Ale to jest ten moment, kiedy ja zaczynam odczuwać. A ty? Czujesz już? Nie. Nie, nie czujesz. Słyszałem, jak zdychałaś. Bo nie chcę iść po prostu, ale nie też, że czuję. Jak chcesz, to możemy tym wrócić. A dzisiaj co jest? Niedziela, o 19 ostatnie. Ostatni sklep, tutaj kupię jakiś napój. Ale faktycznie, kurde, to sobie kupiłem.
Dasz mi? Lepiej nosić niż się prosić. Dasz mi się napić? Lepiej nosić niż się prosić. Nie, nie będziesz mi wpuszczał swoje śliny do mojej butelki. Lepiej nosić niż się prosić. Tutaj w lesie fajnie, bo chłodniutko. A tak tu generalnie to jest jakieś 27 stopni. Tu jest fajna droga, ale chyba bardziej dla rowerzystów niż dla pieszych. Kurczę, tutaj były ławki. No. Chciałem sobie usiąść i odpocząć. No to weź na tam. Gdzie? Na ten szlaban. Czas na przerwę. Ja miałem swoją wodę, taką malutką. I jeszcze nie piłem. A trzeba pić, żeby właśnie się nie odwodnić. Nawet jak mi się nie chce pić. Tutaj były takie fajne ławeczki i już ich nie ma. Mam zrobione 12,5 tysiąca kroków, co oznacza, że połowa drogi za nami. Tym samym podjęliśmy decyzję, że wracamy do domu. Kasia jak nieraz wraca z koleżankami z schodu, to musi dorobić w domu, bo brakuje jej na przykład kilometrów. I chodzi w domu, w pokoju, po pokoju, przedpokój, kuchnia. I dobija na przykład tam do 8 kilometrów. Przyjechała pomoc albo pogotowie ewentualnie. Jakby. Po prostu. A to dopiero początek drogi, połowa. Nie, no dopiero mamy 13 tysięcy kroków. A ile kilometrów? 13 było, albo 12. A co ci wziąć? Tamte na a ten. A ty masz tutaj? Ten jest na pewno ładniejszy. Jaki, pokaż te magnesiki. No nie będę rozpakowywała teraz. Jeden jest rozpakowany z Albanii, to ci mogę pokazać. A drugi jest dopakowany. Może nogi mi bolą. Stop. Ten jest z Arabii? Nie, z Sardynii. A, to tamten mam inny, to się ten. Mamy jeszcze chwilka przerwy, pauza. A co to jest sałateczka z kurczakiem? Mhm. A trzeba. Troszeczkę się zasiedzieliśmy, już jest ciemno. Pojedliśmy, popiliśmy do domu. No i praktycznie przez całą drogę mieliśmy towarzystwo. Dziękujemy. Na razie, cześć. No, dzięki, spokojnie. Ale my możemy was odprowadzić. Na razie! Na razie. Ja już nie czuję palcy. Dobra, tak? To bo ja mam niewygodne buty, no. A, widzisz. Zamiast się fleksować, trzeba było wziąć buty takie, w których... Zaraz cię poflexuję. Zaraz mnie poflexujesz. 800... 800 zostało tylko kroków. To akurat będzie tak, do domu. Otwórz buja. 170 mi brakuje. Kasia, muszę kroki dorobić. Jest 25 tysięcy. Spaliłem ponad 2800 kalorii, a co ciekawe, Kasia w tym samym czasie spaliła ich 1060. Podczas chodu tylko w jednym momencie odczuwałem przez chwilę ból kręgosłupa, a sam trening nie był wyczerpujący. To oznacza, że... Następnym razem 50 tysięcy. Dzięki za oglądanie. Cześć.